Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym filmiku z ćwiczeniami. Dzisiaj przygotowałem dla nas ćwiczenia z obciążeniem zewnętrznym. Przygotowałem sobie dwie butelki z wodą jednakowej wielkości, tak żeby obciążenie zarówno dla prawej, jak i lewej ręki było jednakowe. Pierwsze ćwiczenie, jakie sobie wykonamy, to będą wykroki właśnie z obciążeniem. Wykonujemy po 8 wykroków na każdą nogę, czyli w sumie 16 wykroków w serii. Przejdę teraz do prezentacji. Stajemy lekko w rozkroku, robimy krok, wykrok i prostujemy ręce w ramionach, po czym wracamy do postawy. Zwróćcie uwagę, że wykrok robię na przemian, raz prawa, raz lewa noga. Natomiast ręce pracują równolegle cały czas. Mamy 16, czyli po 8 na nogę. Robicie 3 takie serie. Pomiędzy seriami robicie sobie 3-minutowy odpoczynek, ponieważ jest to ćwiczenie dynamiczne i dość męczące. Tak więc 3 serie po 8 wykroków na nogę z 3-minutowym odpoczynkiem. Kolejne ćwiczenie, które przygotowałem, będzie ćwiczeniem izometrycznym i wykonujemy je w dwóch wersjach. Będzie potrzebny stoper do tego, więc przygotujcie sobie. I już przechodzę do prezentacji. To ćwiczenie będzie również z obciążeniem, więc wykorzystamy znów buteleczki z wodą. Włączam stopy. Może zanim jeszcze pokażę, to powiem, jak to będzie wyglądało. Też robicie 3 serie. Pierwszą 20, druga 25, trzecia 30 sekund. I oto pierwsza wersja ćwiczenia. Ja zrobię tą najdłuższą wersję, 30-sekundową. Trzymamy, stoimy w lekkim rozkroku, trzymamy butelki przed sobą nieruchomo, na wyprostowanych rękach, proste plecy. Swobodnie oddychamy, nie wstrzymujemy oddechu. Przytrzymujemy w ten sposób, pokażę może w stronę kamery, że ręce są na szerokość barków i przytrzymujemy butelki tak, żeby były nieruchomo, na wyprostowanych rękach. 30 sekund minęło, tak więc pierwszą serię mielibyśmy za sobą. Tak jak mówiłem, wykonujecie to w 3 seriach, zaczynając od 20 sekund, potem 25, potem 30. I mamy drugą wersję tego ćwiczenia, nieco trudniejszą, będzie trochę ciężej. Tutaj od razu zaznaczę, że pomiędzy seriami też zróbcie sobie co najmniej minutę odpoczynku. Minuta powinna wystarczyć, żeby dobrze się zmęczyć, ale pamiętajcie o tym, że wypoczynek jest równie ważny jak samo ćwiczenie. Tak więc teraz 30 sekund, druga wersja, w której trzymamy butelki w ten sposób, na szerokość, też proste, równo ramiona, sprawdźcie sobie, czy równo trzymacie i przytrzymujemy. Ta wersja jest nieco trudniejsza, od razu mówię, że nie będzie tak łatwo, ale wierzę, że dacie sobie radę. 30 sekund, zaraz minie. I już minęło. I to wszystkie ćwiczenia na dzisiaj, tak więc mamy jedno dynamiczne, 2 izometryczne. Serdecznie zachęcam Was do zrobienia wszystkich tych ćwiczeń i jak zwykle trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie. Do następnego filmiku. Cześć.